Jeżeli, tak jak mieszkańcy tego domu, lubicie wciąż coś zmieniać i udoskonalać w waszych wnętrzach, to koniecznie zobaczcie ten odcinek. Diana wraz z Tomkiem sprawiła, że ich drewniany dom zyskał zupełnie nowe życie. Aż trudno uwierzyć, że ten jasny, pogodny dom kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Cześć, jestem Diana i zapraszam Was do mojego domu. Męża poznałam 11 lat temu i wtedy też się tutaj wprowadziłam i ten dom był bardzo męski, taki w ciemnych kolorach, tak naprawdę wszystko tutaj było brązowe. Okna były brązowe, elewacja, podłogi, kuchnia, meble w kolorze węgla, wszystko było bardzo ciemne. Krok po kroku próbowaliśmy zmienić to wnętrze na takie, żebyśmy się dobrze w nim czuli. Ja tak naprawdę zaczęłam od malowania płytek w łazience. One miały taki kolor seledynowo-zielony i to był zupełnie nie mój kolor, więc podjęliśmy się tego zadania, żeby wyremontować łazienkę. Oczywiście zmieniliśmy też drzwi do łazienki, które były brązowe. No i za drzwiami poszły podłogi. Taka mała metamorfoza sypialni i całej klatki schodowej. I tak powoli, krok po kroku, dużo rzeczy robiłam sama. W ruch poszedł pędzel i biała farba. Kominek wcześniej był taki czerwono-bordowy, więc jeden wieczór i był pomalowany. To już taką wisienką na torcie było pomalowanie domu na kolor szary, chociaż czasami on wygląda jak niebieskawy na zdjęciach. Ale to jest szary, taki ciepły odcień i białe elementy. Z racji tego, że mamy dosyć dużo okien w domu, jest prawie chyba ich 16, byłby to ogromny koszt, żeby je wymienić. I zaryzykowaliśmy i też pomalowaliśmy te okna. I to było wyzwanie, pomalować taki dom. 3 tygodnie to trwało i jak widać już prawie 5 lat, to się wszystko super trzyma. I można z ciemnych kolorów przejść na jasne. Kiedyś znajdę dla nas dom, z wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Dom zbudowałem 15 lat temu, wtedy jeszcze nie znałem mojej żony. Pojawił się dom w technologii szkieletowej, dlatego że zawsze lubię robić coś innego, coś nowego. I dom jest obity balem drewnianym, który też ma już właściwości cieplne. Tylko jak to się mówi, z pierwszym domem zawsze jest tak, że nie do końca wykończeniówka wyjdzie, bo on się zgadza, jeżeli chodzi o konstrukcję, ale ta wykończeniówka zawsze wykańcza ludzi. No a potem, pod koniec grudnia po świętach, właśnie w 2011 roku, na imprezę, przypadkiem, nie przypadkiem, przyjechała moja żona, obecna już w tej chwili, jak już weszła do domu, to wiedziałem, że będzie moją żoną, ale nie powiedziałem jej o tym, bo pomyślałem, że się przestraszy i ucieknie. No i ona właśnie przyszła po to, żeby to wszystko, co nie wyszło w tym domu, naprawić. Jak to powiedział fajnie mój brat, to był kiedyś budynek, nie? A teraz to jest dom. Szklarnia powstała tak naprawdę z mojej potrzeby posiadania miejsca do przechowywania grabek, łopat, doniczek i tak naprawdę wszystkich sprzętów potrzebnych do pracy w ogrodzie. No, rosła tam tylko trawa i to było świetne miejsce, żeby powstał taki domek szklarniowy. Powstał on ze starych okien. Mój mąż z przyjacielem pojechał na ryby. No i ja wtedy zostałam sama z dziećmi. Dzieci położyłam spać i to był wieczór dla mnie. W pewnym momencie sobie pomyślałam, kurczę, może ja zrobię coś z tych starych okien, które mam, ale miałam ich tak naprawdę parę sztuk. I
Tak zrodziła się jakaś większa wizja. Od razu wzięłam kartkę, ołówek i narysowałam, jak ta szklarnia ma wyglądać. I ja po prostu nie mogłam spać całą noc. A czekałam na tego mojego męża, aż on przyjedzie i ja mu to powiem, bo to był po prostu genialny według mnie pomysł. No i oczywiście mój mąż przyjechał i mówi, no dobra, tylko ile to będzie kosztowało? Ja mówię, słuchaj, znalazłam okna. Akurat w Zielonej Górze remontowali stary szpital. No i te wszystkie okna, chcieli się ich pozbyć. Jak wystawiłam tą szklarnię na Instagram, zaczęło się też dużo fotografów odzywać. No i tam są teraz sesje zdjęciowe. Takim no, kluczowym też momentem było to, że zepsuł nam się telewizor, który stał na ścianie właśnie, tam gdzie teraz stoi witrynka. Jakoś stwierdziliśmy, że po chyba 8 miesiącach nie ma w ogóle sensu kupować na nowo tego telewizora. No i wtedy byłam w stanie zrobić takie przemeblowanie tutaj w domu i sofa zmieniła swoje miejsce. No nie mamy takiej ściany typowo telewizyjnej. W to miejsce pojawił się projektor. Bardzo lubimy ten układ, jest dużo miejsca. Dzieci tu czasami wjeżdżają nawet rowerami, więc jest dużo miejsca, jeżdżą na hulajnogach wkoło stołu. To miejsce pod schodami było zupełnie niewykorzystane i powstała tam spiżarnia. Za drzwiczkami mam tam swoje półeczki i to bardzo, bardzo jest miejsce takie potrzebne w domu, bo mamy dosyć małą kuchnię i mąki, cukry, też w dużych ilościach, bo mieszkamy za miastem, więc nie kupujemy kilograma mąki, tylko od razu całą zgrzewkę. Mamy dosyć dużą rodzinę, mamy trójkę chłopców i psa. No, ta kuchnia to jest takie centrum życia tak naprawdę. Chcieliśmy też zrezygnować z toalety na dole, żeby ją powiększyć, ale no, finalnie została w takim swoim pierwotnym kształcie. Na samym początku, jak się tu wprowadziłam, były szafki wiszące, do których i tak miałam problem, żeby sięgnąć. Szafki w narożnikach, no zupełnie to nie było coś, co mi się podobało. Więc no, zdecydowałam się na takie półki otwarte. I tak naprawdę mam tam parę najpotrzebniejszych rzeczy, które i tak na co dzień używamy i są prane w zmywarce. I tak niektórzy mnie pytają, czy mi się to nie kurzy. Nie, nie kurzy się. Od razu po wejściu do waszego salonu moją uwagę przykuło tak oryginalne wykończenie ścian. Co takiego tutaj widzimy? To jest sklejka, która została pocięta w takie pasy imitujące deskę. I zostało to przyklejone po prostu do ściany. Zrobiłam tą ścianę razem z tatą, sama ją malowałam i uzyskaliśmy efekt tak naprawdę drewnianej ściany, a w rzeczywistości jest to sklejka. Mam wrażenie, że jest trochę, inaczej się trochę mieszka w domu drewnianym, ponieważ te dźwięki szybciej przenoszą, tak? Słychać jak dzieciaki biegają u góry. Słychać, jak ten dom pracuje też. Ale to ma swoją duszę i to ma swój urok i to mi się bardzo podoba. Śpisz pięknie tak, po kątach cisza gra. Szkoda słów, jeszcze dopowie księżyc. Śpisz, staram się oddychać szeptem, pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Kiedyś znajdę dla nas dom z wielkim oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się.